Zapraszam na rozmowę z podpułkownikiem rezerwy Maciejem Korowajem. Pan pułkownik jest analitykiem wojskowym. Pisze na przykład w defense24.pl. Tam można szukać tekstów i analiz pana pułkownika. Kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Panie pułkowniku, biorąc pod uwagę pańskie doświadczenie, pańską wiedzę, pańskie wyczucie zagadnień bezpieczeństwa, także relacje nasze, to wynika z pańskiego doświadczenia zawodowego bardzo konkretnego, nasze relacje z naszymi najważniejszymi przeciwnikami w tej części świata i mając to wszystko w pamięci, biorąc na celownik bezpieczeństwo naszej wspólnej ojczyzny, wszystkim nam na tym zależy, byśmy się mogli spokojnie rozwijać i żyć po prostu bezpiecznie. Uważa pan, już dzisiaj jako człowiek na emeryturze, no ale z tym doświadczeniem i z tą wiedzą, że powinniśmy mieć w Polsce broń jądrową? Broń jądrowa to jest broń polityczna przede wszystkim. Wykorzystanie jej w działaniach militarnych jest problematyczne, a przede wszystkim utrzymywanie jej jest też bardzo kosztowne. Jeżeli mówimy o broni jądrowej w ramach nuclear sharing, tak, bo rozumiem, że pan redaktor do tego zmierza. No pan prezydent, prawda, mówi, że jesteśmy na to gotowi, będzie rozmawiał w tym temacie z panem premierem. Deklaracja o gotowości przyjęcia wsparcia bronią atomowej na własnym terenie to jest jakaś deklaracja, która wskazuje o gotowości do brania odpowiedzialności za bezpieczeństwo tej flanki wschodniej przez Polskę. To bym tak odebrał. W tym kontekście politycznym, jak mówiłem, broń jądrową odbieram w kontekście politycznym. Natomiast samo nuclear sharing jest bardzo potrzebne, ponieważ pozwala nam planować, uczestniczyć w planowaniu w całym wymiarze używania broni atomowej w różnych scenariuszach, które mogą wystąpić w konflikcie z państwem, które ma broń atomową, a tutaj mówimy o Rosji. Tak. Więc ten nuclear sharing pozwala nam mieć świadomość, jak druga strona chce wykorzystywać swoją broń atomową, a z drugiej strony możemy budować scenariusze przeciwdziałając takim zagrożeniom. Ale mówiłem, to się wszystko odbywa w sferze politycznej, ale też i wojskowej i uczestniczenie w nuclear sharing w tym obszarze wojskowym jest pożądane. No bo broń jądrowa jest głównie po to, żeby jej nie używać. To jest broń odstraszająca. Dokładnie. Tylko właściwie bronią czy korzyścią wynikającą z posiadania autentycznego arsenału jądrowego jest odstraszanie. Jest świadomość, że ktoś ją ma i tyle. Wojna nuklearna to jest wojna, którą nikt nie wygrywa. I trzeba pamiętać, że użycie broni atomowej nie tylko niszczy przeciwnika, ale też oddziałuje na nas, bo tego się nie da uniknąć. Więc umiejętność wykorzystywania tej broni, ale i jej użycia, no to jest broń obusieczna. No, to Albert Einstein miał powiedzieć, że nie wiem z użyciem jakiego arsenału będzie, jeśli będzie trzecia wojna światowa, ale czwarta z całą pewnością będzie na maczugi i kamienie. Zdaje się, że sugerował właśnie tego rodzaju rozwiązanie, że sami byśmy siebie unicestwili. To trochę by odpowiadało tamtym czasem, kiedy Einstein żył, kiedy ta broń atomowa wchodziła w arsenały wszystkich państw. Trzeba przypomnieć, że w latach zimnej wojny, w tych największym okresie, jedna i druga strona posiadała po 30, po 40 tysięcy głowic, które naprawdę mogły zniszczyć całą ziemię. W tej chwili te środki przenoszenia liczymy w tysiącach. Rosja ma w gotowości bojowej między 2,5 a 3 tysiące głowic atomowych. Stany Zjednoczone w podobnej ilości. Czyli też około 3. A chociaż tak, chyba Stany mają chyba trochę mniej niż Rosja. Ale chodzi też o to, ile jest w rezerwie. Ale mówię o tych głowicach, które są jak gdyby gotowe do użycia. No, w przypadku Stanów Zjednoczonych to trzeba też liczyć sojuszników pewnie, prawda? Bo jakie w ogóle są kraje, które mają arsenał jądrowy? Jeżeli chodzi o sojuszników, no to Wielka Brytania i Francja to są do 300 głowic. Oba kraje no mają właśnie. Po 300 głowic. Izrael ma? Domyślamy się, Izrael, że nie jest jakby ujęty, tak, ale to jest taka tajemnica poliśnienia, że ma. Że może mieć, tak. Że pewnie ma. Kto jeszcze na świecie? Pakistan ma? Pakistan ma, Indie mają i to są jakby kraje, które deklaratywnie mają broń atomową, no tak, i uczestniczą. No bo teraz dyskusja na temat z naszej konkretnie perspektywy bezpieczeństwa naszego kraju, bo na tym nam zależy najbardziej, to ta perspektywa jest kluczowa i teraz dyskusja polega na tym, czy posiadanie takiej głowicy jądrowej na terytorium
terytorium naszego kraju, czy Głowic zwiększa, czy zmniejsza? Czy zmniejsza właśnie paradoksalnie nasze bezpieczeństwo? Bo tak, bo my już dzisiaj, terytorium Polski jest w zasięgu rażenia głowic jądrowych Rosji. Tak. Bo mają na przykład w Królewcu, na terenie obwodu królewieckiego, tak? Tak, tylko nasz teren jest bardziej zagrożony bronią taktyczną, w cudzysłowie, chociaż Rosjanie i nie rozróżniają tak naprawdę broni taktycznej o strategicznej. Czym się chodzi o przynajmniej w teorii? W teorii środkami rażenia. Strategiczne potrafią dowieść tą głowicę na drugi koniec Atlantyku. Mówimy o rakietach o zasięgu prawie 11-15 tysięcy kilometrów, gdzie wykorzystywany jest kosmos do porażenia. Natomiast trudno strzelać do nas z takiej rakiety ciężkiej balistycznej. Jesteśmy za blisko. Za blisko po prostu. Do nas będą, jeśli w cudzysłowie mają strzelać, to są rakiety te, co teraz strzelają na Ukrainę, tylko to są rakiety konwencjonalne, czyli te manewrujące z głowicami, to mogłyby być z głowicami atomowymi. No bo to można wymieniać. Znaczy to jest ten sam napęd, ta sama rakieta, tylko głowica... Jedna z takich rakiet spadła pod Bydgoszczą, tylko ona nie miała głowicy, tylko miała ładunek betonowy. Czyli ta, która spadła pod Bydgoszczą, mogłaby mieć w teorii... To jest rodzaj rakiety, która przenosi broń atomową. Ojej. Tak, no to o tym wszyscy... Jasne. Czyli już dzisiaj, dlaczego to pytam, bo zaraz do tego przejdziemy, do odpowiedzi Rosjan, ale już dzisiaj bez żadnego ruchu, patrząc na status quo, to już dzisiaj jesteśmy objęci terytorium rażenia, promieniem rażenia rosyjskiej broni jądrowej. Tak, tej przenoszonej tymi środkami taktycznymi. No, dlaczego o tym mówię? No bo i jakby wychodząc od pytania, czy nam to zwiększy, czy zmniejszy bezpieczeństwo, jest oczywiście odpowiedź. I odpowiedź na te zapowiedzi, czy takie sugestie pana prezydenta, że jeśli byłaby taka decyzja, mówi Andrzej Duda, naszych sojuszników, żeby rozlokować broń nuklearną w ramach nuclear sharing, także i na naszym terytorium, by umocnić bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, mówi pan prezydent, to jesteśmy na to gotowi. Tylko że oczywiście, panie pułkowniku, jest odpowiedź Kremla. Rosyjskie wojsko podejmie niezbędne kroki dla bezpieczeństwa kraju w przypadku rozmieszczenia amerykańskiej broni nuklearnej w Polsce. Dmitrij Pieskow, czyli rzecznik prasowy Putina, tak powiedział. Jak czytać te słowa? Może od tego zacznijmy. To jest też, trzeba pamiętać, że Rosja ma broń atomową, czyli głowice gotowe, taktyczne do użycia. Bo trzeba zapowiedzieć tak, ile Rosja ma głowic taktycznych tak naprawdę? Ona ma tych głowic też koło tysiąca paru sztuk, ale tak naprawdę może więcej nawet, jeżeli chodzi o te głowice, które są wykorzystywane jeszcze na przykład w torpedach i w innego rodzaju takich środków. Czyli łodzie okrętowe. Tak, ale do użytku tak naprawdę Rosja jeszcze przed wojną miała mniej więcej 60 głowic tych taktycznych. Nie liczę tych, które są zamontowane w systemie Amur pod Moskwą. To są systemy antyrakietowe, które wykorzystują megatonowe głowice do strącania innych rakiet. Tak, to dziwne. To, czy... to jest około 64 rakiet uzbrojonych w te megatonowe głowice. To nie byłoby zagrożeniem dla obywateli i mieszkańców Moskwy? To są jeszcze projekty z czasów ZSRR. Rosja jest najlepiej bronionym miastem Moskwa najlepiej bronionym miastem pod tym względem, bo wykorzystuje tego typu środki. Ale wracając, jasne. To jest około 60 głowic taktycznych, bo on nie mówi o tych strategicznych, które są ciężkie i już mówiliśmy, że nie bardzo się opłaca, nie ma takiej możliwości za dużej strzelania do Polski takimi głowicami, co jest możliwe, ale raczej się nie bierze pod uwagę. Natomiast Amerykanie też mają gdzieś około 60 bomb z głowicami na terenie Europy, rozmieszczonych w kilku magazynach. Bomb, które byłyby przenoszone przez całe środki, bo Rosjanie używają różnych środków. Bomb, rakiet balistycznych, tych taktycznych. Natomiast Amerykanie tylko zostawili sobie środki te taktyczne w bombach lotniczych. Czyli przenoszone przez samoloty. Tak. I to jest mniej więcej ten parytet po 60 głowic po jednej i po drugiej stronie. I to jest jak gdyby utrzymywane było jeszcze przed konfliktem tym większym. Rozśrodkowanie tych głowic, które są w Europie, mówię o amerykańskich, też Rosjanom utrudni celowanie, bo tych magazynów jest dwa we Włoszech,
2 w Europie, jeszcze dodatkowo 1 w Turcji, więc tych celów dla Rosji jest mniej, ale gdyby ich tych miejsc rozśrodkowania była więcej, to automatycznie jest utrudnia Rosjanom działanie. No właśnie, czy to rozproszenie byłoby jeszcze większe, tak. I w tym sensie to byłoby korzystne dla NATO? W tym sensie takim wojskowym byłoby korzystne. Oczywiście stajemy się celem, ale Rosja też musi rozproszyć swoje środki, atakując różne cele. Tak? A ile może być prawdy w tym, że... I to jeszcze, jeśli pozwoli pan redaktor, i to na przykład pozwala pokazać naszym sojusznikom, że też weźmiemy odpowiedzialność za ewentualne straszenie przez Rosję bronią atomową, też weźmiemy tą odpowiedzialność. To jest taka deklaracja. Tak to trzeba odbierać. Co to znaczy weźmie odpowiedzialność? Czyli godzimy się na to, żeby być celem? Tak jak godzą się Włochy, tak jak godzi się Turcja, tak jak godzi się Niemcy, bo Niemcy też mają skład tych bomb. Także też bierzemy część odpowiedzialności i pokazujemy też naszym najbliższym sojusznikom, szczególnie wschodniej flanki NATO, którzy patrzą na nas też bardzo mocno ze względu na to, że mamy ten potencjał, który tutaj jest liczony też przez Moskwę, że jesteśmy gotowi podnieść też takie warunki tego bezpieczeństwa. A można też czytać to w taki sposób, jako sygnał jedynego języka, którego rozumie Putin, czyli języka siły, że oto prezydent Polski mówi, my się nie boimy, mamy charakter, weźmiemy tę odpowiedzialność, nie boimy się waszego straszenia, nie boimy się mieć broń jądrową u siebie. Oczywiście, to jest też pewne, bo trzeba rozmawiać z Rosją jakby z pozycji też siły, bo ona też tylko taki język rozumie. Ale ja jeszcze wracając do samego początku naszej rozmowy, broń atomowa to jest broń polityczna, tak jak mówiłem, to są deklaracje polityczne. Użycie jej przez jedną albo przez drugą stronę to są skutki dla jednej i drugiej strony, niezależnie czy spadnie ta bomba na naszym terytorium czy na Rosji, to i tak będziemy to odczuwać. Skutki dla tego, który używa takiego arsenału i atakuje bronią jądrową w taki sposób, że się musi liczyć z niesamowitymi retorsjami, tak? Nie tylko retorsjami, ale też skutkami opadów radio. Okay. To jest takie bardzo konkretne... To też trzeba brać pod uwagę, dlatego Rosjanie na przykład nie zrzucają swoich bomb albo rakiet atomowych w cieniu swoich wojsk, żeby nie porażać swojego potencjału, więc to też trzeba brać pod uwagę. Bardziej zagrożeni bronią atomową są Niemcy, bo gdyby są dalej i od Rosji, i Rosja gdyby chciała izolować ten teatr działań, to by musiała strzelać właśnie w Republikę Federalnych Niemiec, żeby odciąć ten obszar od dostaw wojskowych. I pewnie takie plany różne ewentualnościowe mają. Zapewne jest. W Rosji. No dobrze, to jak ekspert, analityk wojskowości ocenia już konkretnie tę decyzję pana prezydenta i te słowa, taką gotowość, zgłoszenie takiej gotowości przez Andrzeja Dudę do wzięcia udziału w nuclear sharing, jak pan to ocenia? Ja oceniam to jako deklarację wzięcia odpowiedzialności, że też stajemy w pierwszym rzędzie z tymi krajami, które mają broń atomową, że jesteśmy gotowi podnieść ryzyko po to, żeby zwiększyć bezpieczeństwo na naszej tutaj tej flanki wschodniej. I czyli pozytywnie pan to ocenia? Ja to oceniam pozytywnie, chociaż to też trzeba sobie rozpisać, o co w tym wszystkim chodzi. To jest deklaracja polityczna, jego broń atomowa jest polityczna w pewnym sensie. A ile może być prawdy w tym, że Rosjanie tak naprawdę straszą tym arsenałem nuklearnym, jądrowym, ale tak naprawdę to jest po prostu w dużej części na papierze, bo sprawność tych różnych, całego tego wojska, bo to jest rodzaj wojska. Tak, oddzielny rodzaj wojska. Oddzielny rodzaj wojska. Że sprawność tych wyrzutni, że to jest niezwykle wątpliwe i że może się okazać, że raptem jakaś tylko część tego arsenału jądrowego jest sprawna. No trudno powiedzieć to, bazując tylko na otwartych źródłach. To na pewno wiedzą w jakiś sposób służby wywiadowcze, które się analizują te wszystkie czynniki związane z gotowością bojową sił strategicznych. Zazwyczaj ona, żeby była realna, musi osiągać co najmniej 80-90% skuteczności. Co roku są sprawdzane te systemy, są wystrzeliwane, sprawdzane, czy rakiety starsze i te nowsze funkcjonują w odpowiednich parametrach technicznych. Są też testy tego wszystkiego, które robią
na sucho i wojska strategiczne, to wszystko pokazuje, czy strona, która dysponuje tą bronią atomową, czy rzeczywiście dysponuje odpowiednim arsenałem odstraszającym, ale tak naprawdę tego do końca nie wiem. No dobrze, ale nie rozmawiam z przypadkową osobą. Panie pułkowniku, pan śledzi na przykład rosyjskich blogerów, rosyjskie źródła otwarte. No, interesuje się pan, czyta pan po prostu Rosjan, a w przeszłości czytał ich także w sposób jeszcze głębszy. No i co wynika z tej lektury? A propos arsenału jądrowego, co oni sami o tym mówią? Że Rosjanie nigdy nie oszczędzali na środkach obrony, środkach rażenia atomowego, bo to jest jedyny tak naprawdę potencjał świadczący o jej o mocarstwowości w tej chwili Federacji Rosyjskiej, bo nic innego politycznie, czy gospodarczo, czy jakimś projektem cywilizacyjnym Rosja nie jest mocarstwem, jak porównywając. Czyli o ile możemy się śmiać i sobie żartować z wyposażenia rosyjskiego żołnierza dzisiaj na froncie w Ukrainie, o ile możemy się śmiać z nowoczesnych czołgów Armata, które jeżdżą tylko na defiladzie, a potem nie dają rady, o tyle z arsenału jądrowego śmiać się nie powinniśmy. O to akurat dbają. Tak samo jak Amerykanie dbają o swój, co by im, jakie by oni problemy budżetowe nie mieli i cięcia jakie by nie były, to w sferze broni atomowej tych cięć poza ustalonymi w ramach traktatów rozbrojeniowych żadna strona nie podejmuje się takich działań. Bo to jest rodzaj regularnego wpłacania składek na polisę ubezpieczeniową. Dokładnie. I swoją mocarstwowość. Mhm. A kto tak naprawdę zarządza takim arsenałem? Gdyby to było na terytorium Polski, to kto o tym decyduje? O użyciu? Czyje to właściwie jest? Broń atomowa jest natowska. Broń atomowa jest amerykańska przede wszystkim, a użycie środków jest opisane w zasadach nuclear sharing. To jest broń amerykańska, którą Amerykanie udostępniają na zasadzie wspólnego planowania i użycia, a także użycia poprzez własne środki. Tutaj taka ciekawostka, że my tak naprawdę uczestniczymy w tym programie Nuclear Sharing już teraz, bo nasze siły powietrzne trenują zabezpieczaniem działań użycia takiej broni na wypadek, gdyby trzeba było tą broń użyć w ramach NATO. Niejednokrotnie nasze samoloty uczestniczyły w takich operacjach ćwiczebnych. Tylko jako wsparcie? Jako wsparcie. Nie środki przenoszenia? Ten element przenoszenia plus planowania jeszcze większego zaangażowania w ten proces decyzyjności, o tym pan prezydent zapewne mówił i tak to odczytuję. No bo jeżeli się zdecydujemy na użycie takiej broni jądrowej, no to polega to już konkretnie na tym, że wzbijane są w powietrze bombowce strategiczne, tak? To akurat mówimy o śmiśliwcach, które mogą przewozić... Czyli to nie muszą być jakieś ciężkie samoloty? To nie jest taki środek, który może być przewożony przez bombowiec, chociaż jest to niewydajne, bo bombowiec ciężki jest łatwo zniszczyć, ale taki F-35 z taką bombą jest już bardzo groźnym środkiem. Już to Rosjanie sami piszą, że ta flota trudno wykrywalnych myśliwców uzbrojonych w bomby taktyczne, no to jest dużym zagrożeniem dla Federacji Rosyjskiej. Czyli de facto wtedy wyrzutnią takiej głowicy jądrowej jest F-35, czyli to jest wystrzeliwa... Albo F-16. Nawet F-16. F-16. Okay. No dobrze, no to w kategoriach politycznych... Na przykład chyba Belgia albo Dania dysponowała właśnie z samolotami F-16 przystosowanymi do właśnie zrzucania tych bomb. Okay. A to nie jest jakiś problem, to jest taki dosyć łatwy upgrade tego samolotu. Żeby podpiąć taki arsenał. No dobrze, no w każdym razie rozumiem, że pan jako specjalista cieszy się z rozmowy polityków, z analizowania tych scenariuszy, niech się spotykają, rozmawiają, niech dyskutują. To trzeba mówić, bo Rosja przecież zaczęła ten temat przesuwając swoją broń nuklearną na Białoruś i strasząc nas. Dlaczego nie mamy o tym mówić, jeśli mamy w agendzie naszych środków bezpieczeństwa w naszym sojuszu, a też nasza deklaracja w tym obszarze musi być jasna dla Rosjan. Czyli Rosjanie oczywiście to w jakiś sposób negują, starają się informacyjnie zbagatelizować, ale proszę mi wierzyć, że w tych analizach rosyjskich, jeżeli chodzi o konflikt na tym teatrze działań, czyli gdzieś tu Bałtyk, centralna Europa,
no to już będzie musiało być brane pod uwagę. Jasne. Panie pułkowniku, 60 miliardów, ponad 60 miliardów dolarów dla Ukrainy, no można odetchnąć, to mnóstwo osób odetchnęło, nie tylko Ukraińców, nie tylko w Kijowie, w wielu miejscach na świecie. Myślę, że w Polsce tych osób też nie brakowało. Sam słyszałem o Polakach, którzy otwierali szampana, kiedy słyszeli, że się zgodził amerykański kongres przyznać pomoc, pieniądze dla Ukraińców, bo w Polsce też nie brakuje ludzi, którzy wiedzą, że nasze bezpieczeństwo zależy od tego, co się w Ukrainie dzieje i od tej pomocy międzynarodowej. Jak pan interpretuje tę decyzję i jak pan podchodzi do tej kasy, która może nie tyle kasy, co po prostu konkretnej broni, która popłynie do Ukrainy? Konieczna, ale troszeczkę za późno, bo ta broń mogła się przydać o wiele wcześniej, kiedy Rosjanie przejęli inicjatywę i te straty ukraińskie byłyby zapewne mniejsze, a rosyjskie o wiele większe, więc tu trzeba od razu mówić o pewnym, no tego już nie nadrobią Ukraińcy. Natomiast to jest krytycznie potrzebne do tego, że ponieważ Rosja systemowo zwiększyła swój potencjał od początku wojny, a Ukraina osłabła, więc tutaj ten konflikt, który jest przez Rosję prowadzony w taki sposób zrównoważony, nie używając wszystkich swoich zasobów tak naprawdę, wszystkich potencjalnych sił, które mogą być użyte w tych walkach, ze względu na to, że jeśli użyje więcej sił Rosja, to więcej będzie miała strat, więcej będzie musiała odbudowywać się. Policzył to sobie Kreml, jak musi prowadzić tą wojnę, jak musi degradować możliwości ukraińskie. I ta wojna zrównoważona, prowadzona przez Federację Rosyjską przynosi efekt. Ukraińcom, żeby się przeciwstawić tej strategii, potrzebne są środki. Jeżeli tych środków nie ma, no to są zwiększone straty ukraińskie i Rosja osiąga swoje cele. Więc ta broń, te 60 miliardów jest konieczne, żeby się przeciwstawić tym rosyjskim planom. Ale to jest niepokojące, co pan mówi. Dla niektórych pewnie nieintuicyjne, że mimo tego, że ten konflikt trwa już tak długo, że Rosjanie ponoszą takie straty, że też w dużej części się wykrwawiają już tyle miesięcy, to mówi pan, że oni podnieśli swój potencjał. Tak, ponieważ, nie obniżyli, tylko podnieśli. To znaczy, oni mają problemy związane z jak to duży kraj. Im większy kraj, tym te problemy też są, wydają się większe. Natomiast w prowadzeniu tej wojny Rosjanie popełnili na samym początku bardzo dużo błędów, ale wyciągnęli wnioski i zaadaptowali się do nowej sytuacji, wiedząc, że w dłuższej perspektywie Ukraina nie będzie w stanie prowadzić takiej zrównoważonej wojny, jak prowadzą to Rosjanie. Jedynym ratunkiem dla Ukrainy jest posiadanie środków rażenia ogniowego, tych dalekosiężnych, które będą trafiały w rosyjski system gospodarczy. Tak jak były ataki na rafinerie, które zachwiały w zasadzie produkcją rosyjskiej benzyny. 20% rynku zostało rosyjskiego uszkodzonego. To przy nadchodzących żniwach w Rosji czy potrzebach armii, no powoduje to, że Rosja już nie eksportuje benzyny, a musi importować ją z innych rynków. Ważna informacja dla państwa, bo pan pułkownik pewnie o tym doskonale wie, to 60 miliardów dolarów przegłosowanych przez amerykańską, no to jest na razie Izba Reprezentantów, nie cały kongres, Senat jeszcze przed nami. Mhm. 39 z tych 60, proszę państwa, 39 miliardów trafi do amerykańskiego sektora zbrojeniowego, więc to jest pomoc, rzeczywiście pomoc, która trafi do Ukraińców, ale ona trafi między innymi za pośrednictwem rachunków zapłaconych przez amerykańskie państwo amerykańskim firmom. A oprócz tego jeszcze do 11,5 miliarda na utrzymanie amerykańskich wojsk w Europie, a więc łącznie do amerykańskiego sektora zbrojeniowego trafi około 2/3 tych środków. A w ogóle między 80 a 90% pozostanie w Stanach Zjednoczonych. No to jest oczywiście nie jest zarzut, to jest informacja, no to jest też rozsądne wydawanie tych pieniędzy. Czyli amerykańscy politycy decydują w imieniu swojego własnego podatnika, że te pieniądze przeznaczane na pomoc Ukrainie w dużej części zostaną na terytorium Stanów Zjednoczonych. Będzie obopólna korzyść. No, amerykańskie firmy mają te pieniądze, a jednocześnie Ukraińcy mają pomoc, prawda? Mają konkretną broń. Poza tym Stany Zjednoczone mają przemysł zbrojeniowy, który jest najbardziej wydajny i może szybciej się przestawić na warunki wojenne, niż to robią przemysły zbrojeniowe krajów europejskich. Gdyby nie było tej pomocy i gdyby nie było tego przegłosowania, Ukraina by upadła w ciągu najbliższych kilku tygodni?
Może nie tygodni, ale na pewno ten rok bez wsparcia Stanów Zjednoczonych, no, na pewno by to wymusiło wsparcie europejskie, bo tu trzeba też powiedzieć, że wsparcie Stanów Zjednoczonych jest tylko częścią. Bardzo dużo też i Europa wspiera. Dzisiaj w Warszawie brytyjski premier Rishi Sunak ogłosi nowy pakiet pomocy dla Ukrainy. On to zrobi w Warszawie o wartości 0,5 miliarda funtów. 0,5 miliarda funtów i to największy pojedynczy brytyjski pakiet pomocy dla Ukrainy. Więc Europa się, i to dzisiaj zrobi pan premier Rishi Sunak w Warszawie. Wygląda na to, że Europa też się, no, przynajmniej Brytyjczycy świadomi, co się dzieje, budzi. Absolutnie. Tak, no, musimy przestawić nasze gospodarki na, przynajmniej w tej części bezpieczeństwa, na tryb wojenny. Co bo to znaczy? To przerażająco brzmi. Bo chodzi o to, żeby odbudować możliwości produkcyjne, które mieliśmy w homeopatycznych ilościach. Bo proszę pamiętać, że zamawianie 30 czołgów rocznie to nie utrzyma, to przedsiębiorstwo nie utrzyma specjalistów i całego zaplecza technicznego po to, żeby budować tych czołgów 300 albo 400 rocznie, albo 1000 rocznie, jak buduje tylko 30 rocznie. Więc trzeba dać tym firmom możliwość zarobienia i też przygotowania takich mocy produkcyjnej. I tak powinno być w Polsce, i tak powinno być w Europie. Tak, też powinniśmy wrócić do tych rzeczy, które zostały zgubione podczas modernizacji, czy tam zmian ustrojowych naszych, kiedy mieliśmy fabryki, które potrafiły budować silniki czołgowe, które potrafiły budować elementy związane z rakietami, ale tymi nawet większymi. A dzisiaj nawet nie mamy wystarczająco dużych mocy, by produkować amunicję. Dokładnie, mówię też o amunicji, więc to potrzebna jest inwestycja w te sprawy i odtworzenie. A odtworzenie jest o wiele droższe niż tylko rozszerzenie swoich możliwości. Ten tryb wojenny, mówi pan o tym, że gospodarka powinna przejść w tryb wojenny w tej sferze zbrojeniowej. W cudzysłowie, chodzi o to, żeby zwiększyć swoje możliwości produkcyjne. Ale albo jako globalnie, jako Europa. Tak. A to oznacza w praktyce, że na przykład taka firma, taka fabryka zbrojeniowa, która tam, nie wiem, produkuje rosomaki czy kraby. Rozumiem, że chodzi o to, żeby ona pracowała na przykład całą dobę, a nie tylko w ciągu dnia. Chodzi o to, żeby miała, to też projekt biznesowy, chodzi o to, żeby miała w planach, wie ile może wyprodukować, że będzie miała te zakupy na 1-5 lat. Nie? To znaczy, żeby nie było na jeden, tylko chociaż na 5 lat, żeby można ten projekt biznesowy prowadzić w takich jasnych warunkach, bo jeśli chodzi o tylko same takie kampanijne kupywanie sprzętu czy uzbrojenia, no to nie jest zbyt wydajne. Dlatego tyle kosztuje, tak? Bo te partie były mniejsze, a jeśli są większe, to oczywiście jest to... No i co to daje? Ten pakiet pomocy amerykański, ten brytyjski, 0,5 miliarda funtów Ukraińcom. Daje możliwość planowania przez Ukraińców działań obronnych na najbliższe miesiące. Ale tylko obronnych. Nie bardzo ofensywny. No tutaj z tymi ofensywą bym polemizował, bo Rosjanie naprawdę mają o wiele więcej możliwości w tej chwili niż mieli przed ofensywą na ukraińską w Zaporożu. Nie boi się pan takich politycznych nacisków ze strony różnych, nie wiem, polityków, na przykład republikanów, czy różnych środowisk w Stanach Zjednoczonych, czy nawet Brytyjczyków, że skoro my wam dajemy tyle pieniędzy, to pokażcie nam, co z tym robicie, no to zróbcie jakieś, nie wiem, znowu to słyszymy, postępy na froncie, odbijcie jakieś terytorium. Ja myślę, że nie ma takich, nie widzę przynajmniej ze strony darczyńców, powiedzmy w cudzysłowie, żeby Ukraina znowu poszła na jakąś krwawą ofensywę. Mi się wydaje, że tutaj jest inny problem. Trzeba by było Ukraińcom zdjąć kaganiec w cudzysłowie, żeby mogło używać tych środków rażenia na terytorium Federacji Rosyjskiej. Bo na razie te działania ofensywne na terytorium Federacji Rosyjskiej Ukraina robiła wyłącznie swoimi środkami, w cudzysłowie nie można powiedzieć, używając zachodniego sprzętu. Takimi chałupniczymi nawet, tak. Biorąc pod uwagę, jak ten kraj jest ostrzeliwany rakietowo, jego cała struktura gospodarcza. Więc jeżeli będzie można używać tych środków w celu ograniczenia potencjału rosyjskiego, gospodarczego, który wspiera wysiłek wojenny, to jest to bardzo rozsądne i to może doprowadzić do tego, że Rosja będzie
bardziej skłona do ustępstw, ale może nawet to spowodować pewne sukcesy na froncie. No dobrze, to ze szczególnym uwzględnieniem i uwagą śledzi pan właśnie ruchy i postępy i sytuację od strony rosyjskiej. W jakiej oni są w tej chwili kondycji, do czego się szykują, co potrafią, co mogą, jakie mają zdolności? Rosja systemowo odbudowała swój potencjał do prowadzenia długotrwałych konfliktów. W sposób oczywiście tym zrównoważony. Oczywiście może też zaryzykować szybkich rozwiązań na Ukrainę. I tutaj się obawiam takiego scenariusza, że jeżeli takie pakiety pójdą, a wiadomo, że one nie pójdą od razu, że to nie jest tak, że za tydzień to wszystko stanie się, tylko to będzie w dłuższej perspektywie, że Rosja może zdecydować się na bardzo gwałtowne jakby przyspieszenie działań. Zanim przyjdą, to przyjdzie. Kiedy Ukraińcy jeszcze są słabi, to może to spowodować. Ale z kolei to też duże jest ryzyko dla Rosji, bo to wygeneruje przeogromne straty, które Rosja będzie musiała nawet dekadami odbierać. Na jakich kierunkach mogłaby się zdecydować na takie gwałtowne ruchy Rosji? Jeżeli by stwierdziła, że ten proces prowadzenia wojny zrównoważonej nie będzie przynosił degradacji możliwości ukraińskich zdolności. Czyli ona angażując się, bo bardzo mocno się angażują w tę wojnę, sobie całe państwo, nie daje gwarancji, że wygra w długim albo w średnim okresie czasu. Więc zdecyduje się wygrać w krótkim okresie czasu, a to wiąże się z nasileniem działań ofensywnych. Gdzie? No to już jest kwestia dyskusyjna. Na pewno może być otwarty nowy kierunek uderzenia. Może znowu postarają się uderzyć na Kijów. Mają na to środki. Ukraińcy są słabsi niż byli przed ofensywą własną. Ale mówię, to było pięciokrotnie, siedmiokrotnie większe straty dla Rosji dobowe niż obecnie. Obecnie. I nie też nie gwarantuje Rosji tak naprawdę wygrania. A jakie jest ryzyko, że Rosjanie będą próbowali odbić Charków? To jest największe miasto ukraińskie na wschodzie. Drugie w ogóle w całym kraju. Tak. I zdobywanie takiego miasta może wyglądać o wiele gorzej niż zdobywanie Mariupola i obronę Azowstalu. I Rosjanie sobie zdają z tego sprawę, że takie miasta najlepiej się zdobywa okrążając je i zmuszając do obrony długotrwałej albo zmuszając Ukraińców do wyjścia z tego miasta. Nie sądzę, żeby Ukraińcy go opuścili. Więc zdobycie tego Charkowa jest przetrudnym zadaniem, ale nie niemożliwym dla Rosjan. Ostatnia rzecz. Paweł Żuchowski, korespondent radia RMF FM w Waszyngtonie, pisze tak. Według moich nieoficjalnych informacji w ostatnich dniach doszło do spotkania szefa służby kontrwywiadu wojskowego, generała Jarosława Stróżyka, z Williamem Burnsem, czyli szefem CIA. Tematem rozmów były kwestie bezpieczeństwa naszego regionu i wojny w Ukrainie. Jak pan jako specjalista interpretuje takie spotkania kontrwywiadu wojskowego polskiego z szefem cywilnego wywiadu amerykańskiego? Amerykanie mają trochę inaczej. Centralna Agencja Wywiadowcza odpowiada za wszystkie operacje zagraniczne danego państwa. Dlatego się nazywa Centralną Agencją Wywiadowczą. Czyli wojskowe także? Wojskowa koordynuje swoje działania, czyli wywiad obronny Departamentu Obrony Amerykańskiego, bo on tak się nazywa, DEA dokładnie. I oni jakby współpracują, jakby koordynują działania globalnie i też działania na jakby zagraniczne. Na pewno ta wizyta jest związana z pewnego rodzaju procesem force protection, czyli ochroną sił amerykańskich na danym terenie. Pewną koordynacją związaną z atakami rosyjskimi, ale działalnością rosyjskich służb wywiadowczych na naszym terenie, bo mamy tutaj przecież przykłady z siatek, które dokonywały pewnych działań pozyskujących informacje, ale też przygotowujących pewne działania kinetyczne na naszym terenie. Ale to myśli pan, że to jest, no bo zastanawiam się, na ile to jest alarmujący dla nas, dla mnie, zwykłego obywatela, który nic o tych sprawach nie wie, sygnał. Czy to jest tak, że Amerykanie coś wiedzą i chcą coś Polakom powiedzieć, coś o grożącym nam niebezpieczeństwie? Jakby było coś takiego, to by zostało przesłane odpowiednikami na no, mamy oficerów łącznikowych, którzy się komunikują dosyć intensywnie na różne tematy. Jeżeli było takie zagrożenie, to nie potrzeba szefa, który musi polecieć
wrócić do Waszyngtonu, żeby zrozumieć z drugim szefem. Mhm. To raczej chodzi o kwestię ułożenia globalnie współpracy. Ja raczej bym był zadowolony z tego powodu, że niż się pan martwi. To znaczy, że przechodzimy na jakiś inny poziom albo ustalamy pewną strategię działania na naszym terenie. Może Amerykanie chcą dowiedzieć się, jakie mamy możliwości w pewnych rzeczy, albo jakie możliwości mogą nam uzupełnić, żeby ta ochrona tego obszaru kontrwywiadowczego, czyli zwalczania rosyjskich działań wywiadowczych na naszym terenie, szczególnie w tym obszarze militarnym, bo to mówimy o SKW, jest ważne. Więc tutaj ja raczej bym patrzył po tym pozytywnym. No bo, rozumiem, że oni też mogą po prostu dbać o swoich własnych żołnierzy, o ich bezpieczeństwo na terytorium także Polski, a także, co ciekawe, no bo to jest granie w czasie, może chodzić właśnie o przygotowanie zabezpieczenia tych transportów, które zaraz popłyną. Transporty, które już będą płynąć, to też były zabezpieczone, jak były wcześniej przez służby kontrwywiadowcze polskie, bo my nie mówimy tylko o wojskowej, ale też ABW, bo tutaj mamy dwie takie służby, które zwalczają rosyjską działalność po to, żeby Ukraińcy mogli mieć uzbrojenie. Więc, ale też współpracujemy z ukraińskimi służbami przecież, też mamy efekty związane z pracą i współpracą z ukraińskim kontrwywiadem. Jasne. Więc tutaj to bym patrzył jako normalny dzień w pracy. Podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj, analityk wojskowy. Tekstów pana pułkownika, jego analiz proszę szukać na przykład na Twitterze, ale także na stronie portalu defense24.pl. Dziękuję panie pułkowniku. Dziękuję bardzo.